Cześć, ja mam na imię Jakub i tworzę kanał Wypad z kraju do raju. W tym filmie opowiem Ci, w jaki sposób spędzić swój czas Salalak, tak aby nie był on tylko wspomnieniem z hotelu Rotana czy Fanar. Zobaczymy plażę Fazaja, Wadi Darbat, Mugaya Beach, odwiedzimy Muzeum Ziemi Omańskiej, a przez niektórych nazywany Muzeum Kadzidła oraz Suk w Salalak. Wszystko to okraszę praktycznym komentarzem oraz ciekawymi informacjami, które idealnie sprawdzą się przed podróżą. Może zdecydujesz się na zwiedzanie na własną rękę tego jedynego w swoim rodzaju regionu świata. Po obejrzeniu zasubskrybuj mój kanał, zostaw łapkę w górę oraz komentarz dla lepszych zasięgów. Możesz wesprzeć nas również na Patronite, a po wszystkim odwiedź moją stronę www.wypadskrajudoraju.com. A więc lecimy! Suk w Salalach, Al-Haffa. Jednak się znalazł, fajne miejsce zadoszone, można sobie zrobić dzień zakupy do południa. Po południu zaczyna tętnić życiem, jedzonko się pojawia. Generalnie wieczorem wystarczy popatrzeć na ruch na mapa Google i wszystko staje się jasne. Słuchajcie, zakupy na Suku w Salalach zrobione, potargowane, fajnie. Za jakieś 10 omarów wychodzimy z zabawkami, pluszakami, czapkami dla całej rodziny. Generalnie muszę się targować nawet o połowę tej ceny. Dużo miejsca, fajne, zrobione. Oczywiście buduje się tam nowy styl usług. Piękny, pewnie będzie drogo w nim jak dla diabli i ten styl już lokalny trochę zniknie. Natomiast dzisiaj można kupić nadal fajne perfumy. Ludzi nie ma dużo, jak widzicie, parking za mną pusty. Z tyłu zaraz plaża piękna, więc miejsce bardzo fajne. Kawałek obok też suk z owocami. Jak widzicie, tak to się prezentuje na miejscu. Pełno ludzi, wszyscy chcą mi coś tego. Także tak to, jak widzicie, bo za mną co się dzieje. I already buy everything. Co więcej, pokażę wam jeszcze, jak wygląda tutaj plaża, jak wygląda przejście. Sorry, excuse me. Okay. No, I think I already. Thank you. Także widzicie, ciężko tutaj przejść, żeby nie zostać zaczepionym, ale fajnie generalnie, bo naprawdę można fajne rzeczy kupić w dobrej cenie, potargować się jak za dawnych, dobrych czasów. Boję się, że w tym miejscu, które się tam buduje, jak widzicie, za mną, o tam na końcu stoją dźwigi, buduje się piękny suk z dostępem do plaży i z restauracjami. Niestety nie udało mi się kupić mojego wymarzonego garnka i kubków na gachwę, przegapiłem to w Maskacie. Tutaj nie udało się tego nadrobić, ale cóż, no jedziemy dalej. Muzeum Kadzidła, w zasadzie to nie Muzeum Kadzidła, jak wielu go nazywa, tylko Muzeum Ziemi Kadzidła, czyli miejsce, w którym znajduje się Muzeum Omanu, historii Omanu. Można zaczerpnąć trochę wiedzy, idziemy się czegoś nowego dowiedzieć o Omanie, o jego kulturze morskiej, także lecimy. Muzeum jest podzielone na kilka stref. Jedna sklep, czyli Maritime, czyli strefa morska, gdzie można podziwiać talenty i historię omańskich nawigatorów, którzy kiedyś rządzili światem i budowali ogromną sieć handlową, chyba największą na świecie w obecnym czasie, bo handlowali z Europą, z Indiami, Stanami Zjednoczonymi, ze wszystkimi. Na środku placu znajduje się piękne drzewo kadzidłowca. Bardzo duże, rzadko spotykane, zwykle są to małe krzewy na 40 km na północ od Salalak. I samolotem lecimy do Muskatu, czyli płaskowyż Jabal Shams. Tutaj jest Ras Al Jains, Maskat, droga do Nizwy i kanion Jabal Shams. No i tam na samym końcu jest jeszcze ta północna część Omanu, do której dojazdu nie ma drogą lądową, można tylko dolecieć albo przepłynąć łodzią. Tak prezentuje się Oman. Jak widzicie, góry na północy, czyli w tym rejonie, i na południu Salalach to jedynie góry, reszta to jest po prostu stolnica i pustynia. A to coś takie tutaj, to jest właśnie Wahiba Sands, czyli to są piaski pustyni.
dwie sale do zobaczenia, sala maritime, czyli sala morska i strefa archeologiczna, tak naprawdę, czyli miejsca, gdzie możecie zobaczyć, jak wygląda Oman, trochę kultury zasięgnąć, trochę historii, zobaczyć tradycje, co oni tu znaleźli. A, no jest centrum z meteorytami oczywiście, którym szczyci się Oman, które na 52 km spadły meteoryty na Oman w dawnych czasach i dzisiaj są tutaj zebrane w jednym miejscu jako taka fajna atrakcja i takie podsumowanie takiej podróży po Omanie. Ruszamy w dalszą część podróży do mega atrakcji regionu, czyli Wadi Darbat, niesamowitych wodospadów w epickiej scenerii. Słuchajcie, dojeżdżając na Wadi Darbat, znajdziecie takie ogromne parkingi, ich jest 4 około przy różnych viewpointach, tam jest wejście na jeden z viewpointów. Dodatkowo jest pełno toalet w super warunkach, także Omańczycy przygotowali się naprawdę petarda pod względem infrastruktury i są gotowi na dużą ilość turystów. Mogę tylko potwierdzić, że Wadi Darbat to rzeczywiście must have, jest jeszcze się w Salalach, bo czytając różne opinie, niektórzy mówili, że fajne, niefajne, takie sobie, jedni mówili, że to super, Ashab przy tym to jest petarda. Dla mnie Ashab to jest przy tym mały piko, a to dodatkowo jest przy samej drodze, więc nie trzeba się dużo starać. Oczywiście ten dalszy wodospad jest dużo dalej, ale generalnie tutaj jest bardzo fajnie, łatwe dojście, każdy może przyjść, każdy może zobaczyć. Na kąpacie co prawda nie można, ogromny minus, ale swoją drogą ciekaw jestem, czy to jest tylko takie obostrzenie, że się nie wolno kąpać, czy rzeczywiście woda jest jakaś bakteria. To jest do rozkminienia. Do samego przejścia poleca się jednak obuwie hikingowe, a przynajmniej pełne, a z pewnością nie klapeczki, które ja mam niestety dzisiaj na nogach, bo no niestety, wszyscy pamiętali, ja zapomniałem, wszyscy mają sandały, przynajmniej terenowe. Ja mam kurczę klapki wieczorowe praktycznie. No faktu to nie zmienia, że idziemy. No, nie będzie się dało dojść w klapkach, pójdę na boso. Wadi Darbat, sami zobaczcie, no cud natury po prostu, no przepiękne miejsce. Przy samej drodze, jeśli ktoś mówi, że nie warto tu przyjechać, no to jest po prostu w ogromnym błędzie. Zobaczcie, wodospady kaskadowe ciągnące się od góry. W innych krajach jakby mieli taką atrakcję, określiliby ją jako cud natury i centrum, do którego jest must have przyjechać. Niestety niektórzy turyści przyjeżdżający tutaj do Salalach w ogóle opuszczają Wadi Darbat, myśląc, że na północy widzieli już wszystkie najfajniejsze wadi. My widzieliśmy już chyba 6, to będzie 7 do naszej listy najfajniejszych. No, ciekaw jestem sam do pozastanowienia, na którym miejscu wyląduję. To miejsce przypatrzyłem sobie tam z góry, jadąc, bo jest kompletnie jeszcze nieoznaczone na mapach, ale okazuje się, że da się tu jednak dojechać. Nawet osobówką normalną i patrzcie, jaki widok na wodospad. Generalnie ani kroku praktycznie nie trzeba przejść, oprócz tych 20 metrów, które ja teraz tu sobie drilluję. Można wjechać na wyżej, jeszcze widzę, macie terenówkę, bo tu się zaczynają już większe trochę kamienie. Ale epicki wodospad, yeah. I to podobno, to nam taksówkarz przed chwilą mówił, że z tego się też woda leje, jak jest po deszczu. I wtedy taka ściana wody ścieka w dół. To jest właśnie wodospad, ten główny, przewróciłbym się, Wadi Darbat. Sorry za wiatr, ale nie wziąłem osłony na mikrofon. To jest już totalnie gorąco. Tą ścieżką możecie sobie zejść do samego dołu. Dokładnie parę minut wykąpać się. Dzisiaj ludzie na dole się kąpią. Klasyczne jedzenie, czyli sposób na jedzenie w Omanie. To takie oto takeaway'e, które wystarczy podjechać do nich, zatrąbić raz, pan podchodzi do okienka, nie trzeba wcale wysiadać z samochodu i generalnie zamawiamy od razu z karty albo to, co mamy już z pamięci. Czekamy 10 minut, pan nam podaje zapakowane żarcie. Za każdym razem takeaway'e są przy stacjach Oman Oila, Shella, w wielu stacjach. To też znajdziecie karak, zawsze kupicie. Widzisz się, że wyciskane soki najczęściej, wszystko jest po jednym rialu najczęściej. Przynajmniej soki, burgery po jednym, czyli po 10-11 zeta. Powiem wam, że nie ma to jak pyszny karak na dachu samochodu albo na krawężniku na stacji benzynowej w Omanie. Patrzcie, na stację benzynową weszło właśnie sobie spokojnie stado krówek. Przechodzą sobie,
przez autostradę, przez drogę, nic sobie z tego nie robią. Wcześniej widzieliśmy tak, jak wielbłądy sobie dreptały normalnie przez autostradę. Trzeba się zatrzymać, rzucić awaryjki, poczekać, aż trzoda przejdzie i można jechać dalej. Cały Oman. Siemano, witam Was serdecznie w Mugasail Beach. Troszkę wieje, ale jest pięknie. Można samochód zatrzymać przy samej drodze i podążać prosto na cudowną po prostu plażę. Rewelacja. Ciągnie się tak z kierunku. Jesteśmy w połowie drogi do Fazaya Beach. To miejsce znajduje się dokładnie w tamtym miejscu, na samym dole. 6 km jedzie się taką oto futrową drogą. Dojazd samochodem osobowym, jak widzicie, jeszcze nie dojechaliśmy, ale jak najbardziej na miejscu. Potem jedziemy tam na dół i jak widzicie tą całą watachę samochodu z biur podróży, które narobiły tyle kurzu, to tam będziemy zjeżdżać. Słuchajcie, jesteśmy na samym dole cudownej plaży Fazaya Beach, oceniana jest za jedną z najlepszych plaż w południowym Omanie. Zobaczcie, pionowe skały za mną, łącząc, schodzące prost do Błękitnego Morza. Faktycznie jest tu wszystko, są muszle, są świeże ryby, mule wszędzie, więc oczywiście natura tutaj nadal rządzi. No trochę też śladów kół przejeżdżających samochodów po plaży, jako taka lokalna atrakcja, to się zdarza. No i turyści są tutaj, generalnie ściągają to wycieczki z turystami, z objazdówek, jako taki przerywnik w trakcie zwiedzania. No, wyjeżdża się tam z góry rzeczywiście, bo główna droga jest na samej górze i trzeba zjechać do samego dołu serpentynami po takiej drodze, jak widzieliście, szutrowej, kamienistej, wspinać się do góry. My idziemy korzystać z Fazai, to jest pierwsza część tej plaży, druga i trzecia są jeszcze dalej, więc zaraz jedziemy zobaczyć jeszcze na te dalsze części. To miejsce na mapie oznaczone jest jako Fazaya 2. Jest po prostu, jak widzicie, dojazd jest idealnym miejscem do tego, żeby przyjechać i rozbić sobie ten namiot, spędzić 1-2 dni z dostępem do kompletnie prywatnej plaży z lazurową wodą i idealnie białym piaskiem. Cudne miejsce ta plaża Fazaya na liście miejsc do odwiedzenia w Omanie. Warto przejechać te 1,5 godziny, żeby znaleźć się w tak dziedziczym miejscu. Ja się zastanawiam, dlaczego tutaj nie ma tłumu turystów. Może dlatego, że większość jednak jest z biur podróży, a dojazd tutaj z biurem podróży z wycieczką kosztuje sporo kasy. Natomiast wynajem samochodu pozwala nam na przejazd za darmo praktycznie, bo paliwo w Omanie jest za friko. Po prostu rewelacja. No przepiękne miejsce, dziewicze, naturalne, niesamowite. Ja pójdę sobie niego. Siemasz. Co żujesz? Totalnie zjawiskowe ever, naprawdę plaża w Salalah Al Haffa. Zobaczcie te palmy, to morze. To, że nie ma tu prawie nikogo, to jest po prostu niesamowite. No gorzej, że jeepami jeżdżą sobie po tej plaży w jedną i w drugą stronę. To może nie jest takie fajne, jakbyście chcieli poleżeć, ale spędzić czas, pospacerować i te palmy, które robią tak przeogromne wrażenie. Niesamowite, fajna rzecz. Całe szczęście, że nie ogarnęli tu jeszcze jakiejś sieci hotelowej, bo linia brzegowa jest tak atrakcyjna, niesamowicie. Z jednej strony jest to w centrum miasta, z drugiej przy pięknym morzu, z białym piaskiem, z pięknymi palmami. Myślę, że byłyby to jedne z najlepszych hoteli na świecie, albo apartamentowce za miliony euro. A oni po prostu zostawili to, na razie przynajmniej, jak widać, ludziom, którzy mogą z tego korzystać na co dzień i cieszyć się rajem tuż po pracy. Zaraz przy drodze można kupić świeże kokosy i świeże banany, więc idziemy zobaczyć, co panowie mają, w jakiej cenie. Na kokosowo-bananowym targu kupuję banany i kokosy, za wszystko płacę. 3 dolary, około 200 bajsów za jednego kokosa, mam 4 kokosy i 5 bananów, za trójkę poszło, więc rewelacja. No jak widzicie, idziemy na plażę spożyć fresh coconata.
Słuchajcie, idziemy po plaży. Pierwszy raz w życiu. Czuję, że robimy źle, ale jedziemy. Wszyscy jadą. Taka tylko tradycja niszczenia porządnego piasku na plaży. Dobrze, tylko 20 minut ogarniamy jedzenie w tym oto miejscu, w trzech różnych knajpkach, 10 schoł, kepsie i picie w karaku. Wszystko zamykamy w 40 złociszach. Najedliśmy się co prawda na krawężniku, ale rewelacja. Miejsce zostanie oznaczone oczywiście za chwilę na mapie. Generalnie podsumowując ten dzień, no to Fazaja, plaża generalnie bardzo fajna, dojazd bardzo łatwy, chociaż ostatni odcinek 6-7 km, tam 500 metrów w górę, 500 metrów w dół, szczególnie tę drogą szutrową, no to taki średnio przyjemny, jeśli chodzi o osobówką, terenówką, można to śmignąć momentalnie. Co więcej, gejzerów nie zobaczyliśmy, nie jest to sezon na gejzery w ogóle, zresztą trwa tam w tej chwili remont. Pewnie się wyrobią przed sezonem, robią nowy parking, robią nowe miejsca, żeby sobie coś tam chapnąć do jedzenia. Idąc dalej, byliśmy też na plaży Haffa. No super miejsce, piękne palmy zwieszające się nad białą plażą. Tworzą świetny klimat, dodatkowo zaraz obok możecie kupić sobie świeże kokosy i banany na targu owoców. Więc wszystko, co jest potrzebne do tego, żeby uzupełnić płyny z kokos, młodych kokosów i zjeść coś pożywnego, znajdziecie praktycznie na miejscu. Byliśmy też na tej nowej części, tutaj już jak się wjeżdża od strony Salalah, koło jednostki policji, tam jest tak zwany front beach w tej chwili stworzony, czyli takie miejsce, gdzie są kluby plażowe, kawiarnie, takie bardziej ekstrawaganckie. Natomiast no, oczywiście nikt nam nie kazał tam jeść i nie jedliśmy, bo ceny troszeczkę były wyższe niż oczekiwaliśmy. Natomiast samo miejsce bardzo fajne. Dzisiejszy dzień przyniósł nam też przejechane około 350 km naszym malutkim Suzuki. Generalnie tak podsumowując jazdę po Salalah, jeździ się praktycznie autostradami. Ograniczenie prędkości do 120 km na godzinę, więc no bardzo fajnie, bardzo jest to przyjemne. Wszędzie 2-3 pasy ruchu. Może już za samym Salalah tam w rejonie rafinerii ta droga się zwęża, ale nadal jest to taka droga szybkiego ruchu. Praktycznie do samego końca poprzecinane góry, żeby stworzyć tą drogę. Widać, że Omańczycy włożyli dużo wkładu w to, żeby te piękne drogi powstały. Jaka jest różnica między Maskatem i północnym Omanem? No taka, że nie ma tutaj jednak już tych tak zwanych progów zwalniających, które potrafiły sprawić, że plomby w zębach wypadały. Auto podskakiwało nawet terenowe do góry i trzeba było zwolnić praktycznie do 10 na godzinę. Tutaj praktycznie tego w ogóle nie ma. Nie spotkałem chyba jeden albo dwa nad samym morzem w Al-Hafie. A tak to są tylko takie zwalniacze, takie metalowe, ponabijane ćwieki w drogę, które tam informują nas, że jakieś niebezpieczeństwo się zbliża. No i druga kosmiczna różnica to jest to, że jednak wielbłądy są tu wszędzie. Na północy kozy zdarzały się w górach. I tam czasami sporadycznie cokolwiek chodziło na drogę, tutaj na ekspresówce od razu wszyscy wrzucają światła awaryjne i to znaczy, że po prostu wielbłąd się zbliża do drogi, wszyscy zwalniają, nagle wielbłąd sobie nic nie robi, samochodu przejeżdżających 120 km na godzinę obok niego po prostu włazi na drogę, przechodzi, czeka, przejdzie całe stado, wielbłądy odchodzą, ruch wraca do normy. Jeśli masz pytania, zostaw je w komentarzu po filmie, chętnie odpowiem, chętnie dopytam, jeszcze póki jestem na miejscu, nie ma żadnego problemu. Łapka w górę przyda się na pewno dla lepszych zasięgów dla YouTube i żebym też wiedział, czy film się podoba, czy w ogóle jest, kurczę, klapa totalna. I co jeszcze? No zasubskrybuj mój kanał, kliknij bang bang, dzwonek, zawsze będziesz na bieżąco tych filmów, za niedługo będzie tam o całej playliście, o Omanie bardzo dużo. A ja zapraszam Cię również na mój kanał, żebyś mógł zobaczyć, jakie filmy są już przygotowane. Całych poradników z różnych krajów mam już chyba 7 czy 8 krajów, następne są w drodze, kolejne podróże, Bali, Filipiny są work in progress, obecnie przygotowywane. Także trzymaj się razem z nami i do zobaczenia w kolejnym filmie.